ja przerabiam już ostatni rządek przed rozdzieleniem na rękawki i na tułów i jak tylko rozdzielę, to już rozpoczniemy pracę. Każdą część będziemy robić tylko z jednego motka. Czyli po to nam były te trzy motki, żeby teraz po rozdzieleniu mieć ten sam kolor na każdej części i żeby on się fajnie rozchodził. Tutaj mamy nitki, ja teraz sobie już nie biorę od wierzchu, tylko sobie przekładam na spód tą nitkę. W ten sposób przekładam te dwa oczka, przekładam sobie na spód. Oczywiście przeciągnąć można później, ale ja se to robię od razu, tak, i przekładam te dwa oczka, tak, tu mam te dwie nitki na spodzie i z tej nitki będę dalej robiła tutaj do końca rządka mojego rękawa. I teraz tak, ja mam w tym miejscu, u was może się okazać, że macie w każdym innym miejscu te nitki. Potrzebne mi są te dwa motki, więc ja po prostu ucinam tutaj tą włóczkę i sobie tutaj za chwileczkę ładnie to zakończę. I przerabiam do końca mój rękawek, czyli do linii, tutaj do tej linii raglanu. Z tego motka będę robić rękaw. Linię reglanu możemy sobie wziąć albo do części tułowia, albo do rękawa i nie ma to większego znaczenia, w zależności gdzie potrzebujecie to oczko umieścić. Ja biorę sobie do linii rękawa. I teraz przekładam sobie wszystkie oczka mojego tułowia, przekładam sobie na drugi drut. Po prostu, zobaczcie, ja sobie to przekładam bez przerabiania, czyli w tej chwili rozdzielam sobie moją bluzę na trzy części, na jeden rękaw, na drugi rękaw i na część tułowia. Z tej strony robimy tak samo jak z tej. Jeżeli ta linia raglanu tutaj wzięliśmy na rękaw, to samo musimy zrobić tutaj. I na kolejną parę drutów, czyli już trzecią, przekładam wszystkie oczka rękawa. Od tej jednej linii reglanu do drugiej. przekładam sobie wszystkie oczka rękawa. Spadło mi oczko. Muszę sobie go zarobić. Jak nie wiecie, jak się zarabia oczka, to też na moim kanale jest filmik, jak to zrobić. I tu jest to oczko, które idzie jako linia reglanu i też go sobie przekładam na rękaw. I teraz tutaj mam już, tu mam część tułowia i tu mam część tułowia. To jest tył, tu jest przód i teraz zostawiam te oczka tu na drucie rękawa, a na ten drut tu przekładam pozostałe oczka mojego tułowia. Tu mamy oczko, które jest linią reglanu i ja sobie zostawiłam ją na rękawie. I moja praca w tej chwili wygląda w taki sposób. Już Wam pokazuję. Na jednej parze drutów mam oczka rękawa, na drugiej parze drutów mam oczka rękawa, tu, i na trzeciej parze drutów mam mój tułów, tutaj. I teraz, zostawiając te dwie pary drutów w spokoju, będę robiła część tułowia.